9 uczestniczyłem w zebraniu Towarzystwa Śpiewaczego Harmonia w Krowie. 10 odbyło się posiedzenie Komisji Rady. Na tym posiedzeniu uczciliśmy starostę Kosnyńskiego, radnych Rady Powiatu, pana Józefa Czarneckiego, pana Jerzego Ptaka, pan Grzegorz Majer. Rozmawialiśmy w sprawie utrzymania inwestycji i inwestycji na drogach powiatowych gminy Krowie. Poza tym omawialiśmy projekt uchwał na 44. sesję oraz mówiliśmy o sprawach bieżących. 12 troje radnych uczestniczyło w posiedzeniu w sprawie opracowania strategii realizowania programów społecznych. Także 12 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia wydatków na siedlice wiejskie w 2012 roku i w pierwszym półroczu 2013 roku. 13 dzisiaj odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej stypendium Rady Miejskiej dla uczniów. Odbyło się także posiedzenie Komisji Budżetu w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu uchwały, a także posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gminy, także dla wydania opinii dotyczącej projektów uchwał. Ja dziękuję. Proszę obecnie pana burmistrza o zabranie mi głosu i przedstawienie działalności w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie działalności w okresie od 31 stycznia 2014 roku. 12 lutego brałem udział w konferencji dotyczącej rozwoju wsi organizowanej przez Wielkopolskę gościnną. 13 lutego było się spotkanie w Starostwie Powiatowym z dyrektorem Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego z samorządowcami z terenu powiatu gościńskiego dotyczące możliwości korzystania i sposób korzystania ze środków unijnych w następnym okresie finansowania. 17 lutego odbyło się posiedzenie lokalnej grupy działania gościnna Wielkopolska dotyczące przyznania dotacji w ramach małych grantów. 21 lutego odbył się zjazd wójtów i burmistrzów z regionu Leszczyńskiego w ramach WOKIS-u. 24 lutego brałem udział w kongresie obywatelskim organizowanym przez Powiat Gostyński dotyczący budowania partnerstwa międzysektorowego. 26 i 27 lutego odbyła się konferencja dotycząca oświetlenia publicznego w Warszawie. 6 marca odbyła się międzynarodowa konferencja we Warszawie dotyczącej kryzysu przemian i szans na obszarach wiejskich w ramach Polskiej Sieci Odnowy Rozwoju Wsi. Przygotowano decyzję podatkową na 2014 rok dla osób fizycznych, łącznie 3618 decyzji. Dokonano weryfikacji danych zawartych w informacji w sprawie podatku od nieruchomości i w ewidencji podatkowej programu pogrom. Dokonano zmian w powierzchniach gruntów i budynków. W miesiącu lutym przyjęto i weryfikowano 483 wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Po weryfikacji przygotowano i wydano decyzję w sprawie przyznania zwrotu podatku akcyzowego. Sporządzono sprawozdanie roczne gminy za 2013 rok. Dochody wykonano 98,72%. Wydatki 92,86%. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych do końca marca 2013 roku złożone zostanie sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu na rok 2013. Otrzymano kwotę ponad 150 tysięcy złotych tytułem zwrotu VAT naliczonego m.in. na inwestycje realizowane w latach wcześniejszych. Otrzymano ostatecznie informację o podziale subwencji oświatowej. Gmina Krowie otrzymała kwotę wyższą, aniżeli wynikało to z informacji ministra finansów z października 2013 roku o kwotę 224 186 zł. Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej średniego napięcia 15 kW Grabionowie i Pałkowie, budowy masztu do internetu szerokopasmowego przy Krewie oraz budowy farmy fotowoltaicznej w Kuczynie. Wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na adaptację pomieszczeń na lokale socjalne budynków w Gogolewie. To jest dokumentacji technicznej, monitoring poeksploatacyjny zrekrutowany składowisk odpadów, budowę i wyposażenia placu zabaw gminy, to jest miejscowości Kuczyna, Pianowice, Pukownica, Kuczynka, Miejski i Przyworowo. Budowę świetlicy wiejskiej w Zielinie w ramach zadania modernizacji i budowy obiektu infrastruktury wiejskiej w Sołectwie Osiągnięcia II.
budowa modernizacji i wyposażenia infrastruktury wiejskiej w gminie Krowia, Świetlice, Gogorzewie i Potarzycy. Wykonanie elewacji budynku świetlicy w Starej Krowi, zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy ulicy Tarkowej w Krowie, Szczemica, też kolejny etap tej inwestycji. Renowacja zbiornika wodnego w rejonie ulicy Mistrzów Góreckiej w Krowie i przebudowę drogi gminnej ulica Nowa w Krowie, drugi etap. Rewaloryzacja nawierzchni trawiastych boisk sportowych. Zakończona realizacja zadań. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej centralnego ogrzewania w Świetlicy Wiejskiej w Posadowie. Wykonanie robót posadzkowych w sali Świetlicy Wiejskiej w Rogowie. Modernizacja pomieszczenia gospodarczo-garażowych przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Karzec. Wywóz Kruszywa na drogi śródpolne w miejscowości Przyborowo, Kuczyna, Rzeklewo. Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Starej Krowi wraz z jej doposażeniem. Modernizacja chodnika w Rzeklewie i montaż fontanny w Polsce w Krowie. W kraju następujące prace: wymiana budowy Świetlicy Wiejskiej w Rzeklewie, porządkowanie i zagospodarowanie alei lipowej w Publiszkach, wreszcie mechaniczne zamiatanie ulic, parkingów i placów gminnych, porządkowanie terenu wokół Wyspy Kasztelańskiej, wymiana instalacji okiennej i zbiorowej w lokalach mieszkalnych, krajowej ulicy Powstańcy Wielkopolskiej, Humienki, wymiana rynien w Krowie przy ulicy Kobeńskiej, naprawa dachu budynku gospodarczego w Publiszkach. Opracowano sprawozdanie do budżetu Ministerstwa Środowiska dotyczące opłat produktowej i depozytowej. Uczestniczyłem w zebraniu w miejskich sołectwach, na których omawiano tematy związane ze strefą płatnego parkowania w Krowie oraz strategię rozwiązania problemów społecznych. Tutaj część tych spotkań, prezentacja w ramach konsultacji społecznej była prowadzona przez naczelnika Wydziału Spraw Społecznych oraz panią kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krowie. Dokonano weryfikacji sprawozdań końcowych złożonych przez organizacje pozarządowe, które otrzymały dotację na realizację zadania w roku 2013. Wydano 20 decyzji zaświadczeń naocznych po 128 233 000 zł o przyznanie pomocy de minimis z tytułu zwrotu kosztów pracodawcom, którzy wykształcili młodocianych pracowników. Określono zasady rekrutacji publicznych przedszkolach oddziałem przeszkolnym gminie Krowia. Zespoły szkół podstawowych gimnazjum w Krowie zakończył się pierwszy etap realizacji programu na własne konto skierowane do uczniów klas gimnazjalnych rozszerzających wiedzę w zakresie ekonomii społecznej. Pozytywnie został oceniony wniosek złożony w ramach naboru na małe projekty w ramach programu rozwoju obszaru wiejskich pod nazwą Turystyczny Piknik Dworcowy. Termin tej imprezy to jest 5 lipca 2014 roku. Dokonano rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2013. Kwota dotacji 197 892 zł. W dniu 5 marca 2013 roku w Kudyszko odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z terenu gminy Krowia oraz pracownikami Urzędu Skarbowego w Krowie dotyczące najważniejszych zmian w podatkach w 2013 roku. Organizatorem spotkania była gmina Krowia oraz Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śląskiego. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych przeczytał w konferencji podsumowującej pracę nad dokumentem strategicznym dotyczącym pracy wysokiej jakości na Zielonym Rynku Pracy w Województwie Wielkopolskim, prezentując gminę Krowia w panelu dotyczącym dobrych praktyk zarządzania województwa wielkopolskiego. Zostało ogłoszone nabór na stanowisko do spraw partycypacji społecznej w Urzędzie Miejskim w Krowie. To jest nowe stanowisko, które zastąpi likwidowane stanowisko do spraw pełnomocnika do spraw uzależnień, które zostaje w Urzędzie Gminy, zostanie zlikwidowane. Natomiast zadania planujemy częściowo, zadania dotychczas były wykonywane przez pełnomocnika, planujemy przesunąć do Ośrodka Pomocy Społecznej. Tam te działania kontynuować w ramach strategii rozwiązywania problemów i zacieśnienia, czy tak jakby pod kierownictwem kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Natomiast część zadań, które do tej pory również wykonywał osoba na tym stanowisku wykonywała, zostanie przypisana do nowego stanowiska. Uchwały z poprzedniej sesji zostały przekazane według właściwości do realizacji na odpowiednie stanowiska jednostek gminy i również zostały przekazane do trybie nadzoru do właściwych jednostek Urzędu Wojewódzkiego.
Wojewódzkiego i Regionalnej Izby. Dziękuję panu burmistrzowi za przedstawione sprawozdanie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zadać pytanie dotyczące przedstawionego sprawozdania? Proszę bardzo, pan Łukasz Kubie. Znaczy ja bym tylko chciał dopytać pana burmistrza, no myślę to, co nas interesuje odnośnie tutaj wyników konsultacji społecznych w sprawie stref płatnego parkowania. Nie wiem, czy pan burmistrz planuje zrobić osobne spotkanie, czy na komisji wspólnej, czy po prostu dzisiaj taką informację tutaj możemy uzyskać. Dziękuję bardzo. Panowie, proszę państwa, odrębne spotkanie dotyczące tego tematu, żeby przybliżyć jakby wyniki konsultacji, ankiet i też podyskutować na temat, co jakby wynika z tych opinii mieszkańców i jak ewentualnie dalsze działania miały być podjęte w tym temacie. Dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia kolejne? Nie ma, dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Krowie i powiatu kostyńskiego. Ponieważ informacja od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kostyniu wpłynęła pierwsza, to jeżeli mógłbym prosić pana komendanta brygadiera Tomasza Banaszaka, aby zechciał zabrać głos, to bardzo proszę. Państwo dostali tutaj materiał. Ja postaram się pokrótce jeszcze to przedstawić. Jeżeli będą jakieś pytania i będę mógł odpowiedzieć, to odpowiem. Jeżeli nie, to myślę, że taką odpowiedź skierujemy, żeby sytuacja też miała porównanie na terenie waszej gminy. Odniosę się najpierw do całego powiatu, w którego granicach działamy jako Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przy udziale oczywiście Ochotniczych Straży Pożarnych przy likwidacji powstałych zagrożeń, czy to miejscowych zagrożeń, czy to pożarów. Także Szanowni Państwo, na terenie powiatu gostyńskiego w 2013 roku zanotowaliśmy 655 zdarzeń, z czego 108 to było pożarów, a 530 miejscowych zagrożeń oraz 17 alarmów fałszywych. Dla porównania, w 2012 powstało 727 zdarzeń, w tym 100 pożarów, 615 miejscowych zagrożeń i 12 alarmów fałszywych. Czyli z powyższego wynika, że na ogólną ilość zaistniałych zdarzeń ta ilość spadła o niecałe 10%. Nieznaczny wzrost odnotowaliśmy w ilości pożarów, to jest 8%, ze 100 do 108. Powstałe w 2013 roku zdarzenia, straty materialne osiągnęły łączną kwotę szacunkową oczywiście, bo to szacunkowo się ustala na miejscu zdarzenia, łączną 1 985 000 zł, z czego straty w pożarach to 976 000, a w miejscowych zagrożeniach 1 009 000 zł. W wyniku prowadzonych działań ochotniczo-gaśniczych uratowano mienie o łącznej wartości 2 milionów i 50 tysięcy zł, z czego podczas likwidacji skutków zaistniałych pożarów to było 2 miliony 48 tysięcy oraz 2000 zł miejscowych zagrożeń. Według wielkości zdarzeń, jeżeli chodzi o pożary, z tych 108, 105 obyło się 54, przepraszam, to jest 50%, obyło się bez strat materialnych. Natomiast w miejscowych zagrożeniach
530 zdarzeń, które mieliśmy, 410, to jest aż 77%, odbyło się również bez strat. Według wielkości na te 108 pożarów zanotowaliśmy 105 małych i 3 średnie. Czyli tutaj już od, na przestrzeni kilku lat nie odnotujemy, kilkunastu lat nie odnotowujemy pożarów dużych i też bardzo dużych. I tu widać właśnie skuteczność, szybkość zareagowania, szybkość, tą mobilność też, jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne, które przede wszystkim, z którymi współdziałamy, to te włączone w krajowy system ratowniczo-gaśniczy na waszej gminie. Jak myślę, dobrze wiecie, jest to OSP Krobia i OSP Puliszki. Jeżeli chodzi o pożary na terenie gmin, najwięcej odnotowaliśmy w minionym roku pożarów na gminie Gostyń 48, gmina Krobia 16, gmina Bołek 12, Powożela 11 i Stępowo 9. Jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenie, gmina Gosty 198, gmina Krobia i Bołek Wielkopolski 69, Piaski 67, Poniek 52 i Tempowo 45. Łącznie biorąc liczbę ogólną wszystkich zdarzeń, bez pożarów, miejscowych zagrożeń, alarmów fałszywych, w Gostyniu, w gminie Gostyn łącznie było 260 zdarzeń. W gminie Krobia 85, w Bąku 82, w gminie Piaski 74 i w gminie Poniek 59. Najmniej było w Tempowie 54 i w gminie Powożela 41. Jeżeli chodzi o działalność ratowniczo-gaśniczą na terenie gminy Krobia. Jak już wcześniej powiedziałem, w 2013 roku odnotowaliśmy 85 zdarzeń, z czego 15 było pożarów. To były wszystkie zaliczone jako pożary małe, 69 miejscowych zagrożeń i jeden alarm fałszywy. Dla porównania, w mieście gminie Krobia w 2012 roku zanotowaliśmy 99 zdarzeń, z czego 9 pożarów, w tym 8 mały i 1 średni i 99 miejscowych zagrożeń oraz 3 alarmy fałszywe. Czyli z powyższego wynika, że ilość zaistniałych zdarzeń na terenie gminy Krobia spadła o 14%. Wpływ na powyższy stan miał przede wszystkim spadek ilości powstałych miejscowych zagrożeń, który wyniósł ponad 15%, a pod względem zaistniałych pożarów zanotowaliśmy wzrost o 66%, czyli z tych 9 na 15. Najwięcej zdarzeń zanotowaliśmy w mieście Krobia 35, następnie w Pudliszkach 11, w Stałej Krobi 5, w Żychlewie 5 i w Chwałkowie 4. Jeżeli chodzi o miesiące, w sierpniu 13 najwięcej, w lipcu 11, po 10 w maju i październiku. Najczęściej powstałe zdarzenia miały miejsce, jeżeli chodzi o naszą statystykę, mamy pewne grupy obiektów podzielone na działy. I tutaj najwięcej, jeżeli chodzi o środki transportu 20, obiekty mieszkalne 19, uprawy, rolnictwo 10, obiekty produkcyjne 2, użyteczności publicznej 2, jeszcze taka kwalifikacja jak inne obiekty, które nie są wcześniej wyszczególnione, 32 zdarzenia. Jeżeli chodzi o pozostałe nasze czynności, a poza tymi najważniejszymi, jakie nakłada na nas ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, ustawa o ochronie przeciwpożarowej, oprócz tej działalności ratowniczo-gaśniczej prowadzimy też działalność kontrolną rozpoznawczą, tak zwaną prewencyjną. I tutaj, jeżeli chodzi o miniony rok, w całym powiecie gostyńskim przeprowadziliśmy łącznie 143
4 czynności kontrolno-rozpoznawcze w 179 obiektach. W trakcie przeprowadzonych tych 144 czynności objęte kontrolą były obiekty użyteczności publicznej 68, obiekty produkcyjne i magazynowe 65, gospodarstwa rolne w ilości 5, zamieszkania zbiorowego 1, budynki mieszkalne wielorodzinne 5. W odniesieniu do gminy Krowia przeprowadziliśmy w minionym roku 26 czynności kontrolno-rozpoznawczych, podstawowych i sprawdzających z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Na początku następuje kontrola podstawowa. Jeżeli są jakieś ustępki, wówczas komendant nakłada obowiązek, pewien termin na usunięcie tych ustępów i następuje po upływie ostatniego terminu kontrola sprawdzająca. Oprócz tego funkcjonariusze pionu kontrolno-rozpoznawczego dokonali 3 odbiory nowych, powstałych obiektów. Ta opinia komendanta z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodności wykonania projektu nowego obiektu jest częścią składową decyzji nadzoru budowlanego o przystąpieniu do użytkowania nowego obiektu. Jeżeli chodzi o te czynności, to objęliśmy m.in. takie obiekty jak ciesielstwo, stadarstwo w Gogolewie, stadnina koni pępowo-wsiliwą w Gogolewie, gospodarstwo rolne w Ałgowie, tartak w Karcu, zakład Heinz Polska w Pudliszkach, DPS Ałgowo, Pełka Polska w Krowi, Eko Argo, następnie Kościół Zabytkowy w Domachowie, Biedronka w Krobi, Wiola w Chwałkowie, wytwórnia makaronów Makron w Krobi, spółdzielnia mieszkaniowa w Krobi, restauracja Pireus, Dino Publiczki, punkt przedszkolny w Domachowie, a nowe odbiory to Dino w Publiczkach, Matwood i firma farma wiatrowa nowo oddana Krowia Południe. W czasie tych kontroli ujawniono 44 ustępki nieprawidłowości. W stosunku do zarządców tych obiektów skontrolowanych wydaliśmy 9 decyzji administracyjnych i 6 wystąpień. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o przygotowanie nasze do działań i też ocena jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie także powiatu, ale i też waszej gminy, bo też naszą działalnością jest nadzór. Komendant powiatowy sprawuje nadzór nad jednostkami ochotniczych straży, przede wszystkim OSP Krowia i OSP Pudliszki, które są włączone w krajowy system ratowniczo-gaśniczy szczebla powiatu, a tych jednostek mamy 10. Dwie są umiejscowione w waszej gminie. Ta ocena jest pozytywna, dobra i tutaj też taka ciekawostka, jeżeli mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o świadczenie tych usług ratowniczych, ten system, który wspomaga Państwową Straż Pożarną, krajowy system ratowniczo-gaśniczy jest bardzo dobrze oceniany, a przyglądali się też temu nasi sąsiedzi, czy to Niemcy, Francuzi, czy też Szwedzi. Taka analiza głębsza miała miejsce, jak dobrze Państwo wiecie, na akcji wybuchu gazu w pociągu w Jankowie Przygodzkim koło Ostrowa i tam ten system zadziałał bardzo prawidłowo i wzorowo. Jeżeli chodzi o świadczenie tych usług ratowniczych, to też postęp cywilizacyjny, infrastruktura, która rozbudowywana jest w naszym życiu z roku na rok, nakłada na strażaków obowiązki, czy to wyszkolenia,
czy to też mobilności i coraz bardziej podwyższony jest poziom gotowości bojowej. I tutaj jest realizowany ciągły proces szkolenia, który, jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne, realizuje Komenda Powiatowa. I w minionym roku przeprowadzaliśmy kurs podstawowy dla strażaków ochotników, biorących udział, bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Takie szkolenie ukończyło 9 druhów dla naszej gminy. Jeżeli chodzi o kurs ratownictwa technicznego, ukończyło go 8 strażaków. Miał miejsce też kurs z zakresu współpracy z LPR-em, to jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Tutaj nasze działania ograniczają się do organizacji lądowiska dla śmigłowca HEMS, który tutaj, jeżeli chodzi o nasze województwo, dostacjonuje na lotnisku w Ławicy. Druhowie zostali przeszkoleni 10. Było to szkolenie teoretyczne. Drugi etap szkolenia to już jest bądź helikopter przyleci tutaj do nas, bądź też będą to zajęcia wyjazdowe na lotnisku Ławicy. I jak przełożeni tutaj mam informację, nastąpi to prawdopodobnie w tym roku. Kurs konserwatorów sprzętu ukończyło 9 strażaków naszej gminy i kurs naczelników 6. Szanowni Państwo, to by było z mojej strony wszystko. Jeżeli tak jak mówię, pytania, będę postaram się odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Ja może taki może drobiazg, ale każdy fałszywy alarm podrywowy jest zupełnie, no, trzeba powiedzieć, czego unikać, ale jednocześnie chciałem zapytać, czy udaje się odnaleźć te osoby, które, no, to się powtarza co roku w sprawozdaniu, że jednak powodują, że straż jedzie, czy ochotnicza, czy państwowa straż. Chociaż wydaje mi się, że gdzieś słyszałem w którymś posiedzeniu, że nawet w gminie Krobia tych fałszywych alarmów było więcej. Tam tutaj wymienił chyba jeden alarm, ale być może, że się mylę. No, ale to jest takie jakby spogranicze może i straży i policji. Czy udaje się odnaleźć tych dowcipniejszych, ja bym tak powiedział? Ja tu może sprecyzuję. Pod względem złośliwości i jakichś żartów nie mieliśmy w minionym roku takich alarmów, żeby ktoś złośliwie wezwał jednostki nasze do wymyślonego zdarzenia. Mieliśmy w minionym roku 17. To też był duży wzrost, a jest to spowodowane monitoringiem. Jest około 17 obiektów na terenie naszego powiatu włączonych w system monitoringu. Obligatoryjnie jest to teraz już pomieszczenie, bo cały obiekt, już też Telekomunikacja Polska na ulicy Sądowej pewnie chce wydzierżawić, bo sprzedać. W dobie tutaj postępu technologicznego oni tam potrzebują małe pomieszczenie, ale ze względu na ilość numerów, kilkadziesiąt tysięcy numerów, jest to w przepisach, taki obiekt obligatoryjnie musi być podłączony do monitoringu, czyli tam jest zamontowana instalacja sygnalizacji alarmowej. Czujki zaraz połączone są z centralką, gdzie automatycznie zostaje wykryty pożar i transport po drugim stopniu zadziałania już potwierdzenia po upływie 2 minut tego alarmu następuje transport automatyczny do naszej jednostki. I tu wadliwość po prostu tych urządzeń ma wpływ na nasze wyjazdy. A znowu, jeżeli chodzi o procedury z Komendy Głównej, my jesteśmy zobligowani, mimo tego, że dowiemy się jeszcze przed przyjazdem na miejsce zdarzenia, że jest to alarm fałszywy, po prostu nasze procedury wymagają, żebyśmy dojechali. Oczywiście, tak jak Pan Przewodniczący ma rację, wiąże się to też z kosztami dla nas, też, że ludzie
czekający na zdarzenie, pełniący służbę w naszej jednostce, bądź to w remizach OSP, mogą w tym czasie być potrzebni gdzieś indziej, ale teraz trwają prace. Mieliśmy przedwczoraj spotkanie z każdym z obiektów posiadających ten monitoring, bo reszta obiektów dobrowolnie wzięła udział w tym monitoringu w celu